Siema, teraz pokażę Wam troszeczkę z edycji, konkretnie pokażę Wam wytłaczanie obiektów, czyli no zresztą zobaczycie, bo ja nie wiem jak to nazwać, żeby wytłoczyć, czyli to jest element edycji, wtedy wchodzimy do trybu właśnie edytowania modelu. Zaznaczamy to, co chcemy wytłoczyć, czyli najczęściej jest to albo jakaś krawędź, albo cały face, cały poligon. Zaznaczamy go, wciskamy E i on z automatu przesuwa nam się wzdłuż tej osi, w którym kierunku tak jakby patrzy ta ścianka, którą chcemy wyciągnąć. Tutaj akurat patrzy prosto w górę, czyli to jest oś Z. Jak sobie tak wytłoczymy, lewym lub enterem zatwierdzamy i mamy taki oto obiekt. Teraz możemy sobie na przykład zaznaczyć te wierzchołki, czyli tworzące tą ściankę, E jak extrude i wytłaczamy w tą stronę. Teraz tutaj extrude. Jeżeli nie chcemy wytłoczyć wzdłuż danej osi, tylko po prostu jakoś tam sobie to wytłoczyć, wtedy klikamy, chyba się tak nie da. Wtedy po prostu od razu po jak wciśniemy E, klikamy prawy przycisk myszy, G i przesuwamy tak jak chcemy. Tylko pamiętajcie, że to co widzicie, to nie znaczy, że nie zawsze tak jak widzicie, tak będzie wyglądał obiekt. Musicie brać pod uwagę, że pracujemy tutaj w trzech wymiarach. Więc sprawdźcie sobie później, czy to jest dokładnie tak, jak tego chcieliście. Możemy sobie to teraz zeskalować. O, i zrobiliśmy oto taki dziwny obiekcik. Istnieje jeszcze inna metoda tego wytłaczania. Ja to usunę, dodam nowy sześcian. I żeby tak nie wytłaczać każdej ze ścianek po kolei, możemy zaznaczyć wszystkie Alt E i tutaj mamy różne rzeczy do wyboru. E to jest po prostu wytłaczanie wszystkiego naraz. Individual Faces to jest po prostu każdą ściankę osobno nam wytłoczy. Edges Only wytłoczy nam tylko krawędzie, vertices only, vertice to jest wierzchołek, na przykład chcę poszczególne ścianki i mi się ładnie wszystkie z każdej strony wytłoczyły. Teraz mogę zrobić to jeszcze raz. O, przepraszam. Alt E, Individual Faces. Alt E, Individual Faces. I tak dalej, i tak dalej. Ok, może jeszcze pokażę Wam, jak to wygląda na kulce, na kuli. Na przykład UV Sphere. Widzicie, to jest właśnie to. Alt E, Individual Faces. I utworzyło mi się takie coś. Jeżeli wcisnę, mogłem to w sumie powiedzieć wcześniej, ale jeżeli wcisnę teraz Alt S, czyli takie alternatywne skalowanie, mogę sobie to w ten sposób zmniejszyć. Gdybym zrobił zwykłe S, te ścianki po prostu by mi się troszeczkę inaczej skalowały. Widzicie, powstało takie coś. Nie wiem,
jakaś kula dyskotekowa, coś w tym stylu. No dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o wytłaczanie. To jest bardzo przydatne przy modelowaniu. Oczywiście możemy też wytłoczyć pojedynczy wierzchołek. I przypuśćmy, że chcemy je połączyć, utworzyć tutaj face'a. W tym celu zaznaczamy te wierzchołki. Wszystkie cztery. Wciskamy F od angielskiego chyba face, nie wiem, w każdym razie F łączy co najmniej trzy wierzchołki w face'a, w poligon. I mamy oto takie coś. No dobra, to by było na tyle dzisiaj. Trzymajcie się i do następnego filmiku.